Witam Was w środę. Nie, dzisiaj jest poniedziałek, a ja właśnie witam Was na tym odcinku, w którym właśnie wracam z Polski do Niemiec. Łącznie, jak ruszałem, miałem trasę 1024 km. Teraz jestem, no jeszcze nie w połowie trasy, jestem w miejscowości Kostomłoty. No i tak jadąc właśnie zorientowałem się, w sumie z jednej strony z 1024 km 688, no to już blisko połowa, to mówię, a zrobię sobie przerwę, a z drugiej strony, że miałem komuś właśnie coś po drodze w aptece kupić. Kto z Was jadąc w sumie z Polski do Niemiec najczęściej czegoś nie ma potrzeby przywieźć znajomym na przykład lub rodzinie jakichś zakupów i tak samo było też w tym przypadku. No i stwierdziłem, że zrobię też tego takiego vloga, bo wiele osób jeździ, zastanawia się, wymienia doświadczenia, jaka trasa i tak dalej. Od nas z Offenbachu do Bochni mamy 1000, przed chwilą sprawdzałem jeszcze dokładnie 24 km, taką najkrótszą trasą i pomyślałem, że w tą podróż Was zabiorę, zobaczymy jak to podróż leci, ile czasu mi zejdzie. Nawigacja teraz na początku była tak troszkę na pomarańczowo, jadę z Google Maps. W międzyczasie już była zielona. Mieliśmy dwa takie a la korki. Niby jeden trochę dłuższy, 16 minut, miał mieć drugi 6 minut, ale oba poszły tak tylko zwalniając trochę ruch. I to tyle. Ja tutaj stoję i idę teraz do auta. Mam już zakupy z apteki w kieszeni. I piękna, malownicza miejscowość. Szukałem jakiejś apteki, której zjazd z autostrady, tudzież objazd nie zabierze mi dużo i w końcu jechałem i znalazłem taką, która ma teraz odległość, nie wiem, chyba plus minuta. Co ciekawe, a z samej autostrady do apteki miałem tam 2 minuty, ale to nic. Wszystko przedtem, jak patrzyłem w międzyczasie na autostradę, miało powyżej 10 minut. Z racji, że jadę sam, dokładnie, bo Aga z Olim zostali w Polsce, mam pusty praktycznie bagażnik. Nie jest tak, że jadę całkiem na pusto, ponieważ mam tutaj trochę rzeczy oczywiście. No tyle, ile jedna osoba może ze sobą zabrać. Tutaj właśnie też w aucie. Ale ze wszystkimi bagażami, jak widzicie, zmieściłem się tak naprawdę na tylnej kanapie. Dlaczego otworzyłem bagażnik? No nie tym, żeby się głównie chwalić, że mam taki bagażnik, że on jest pusty, ale jeszcze na chwilę odpalę laptopa, muszę jeszcze jedną rzecz, jednego maila sprawdzić i potem lecę zaraz dalej. W międzyczasie, jakbyście się zastanawiali nad siecią, wyborem telefonu i tak dalej, nie jestem przeciwnikiem abonamentów. Dobrze dobrany abonament też ze smartfonem, który sobie co 2 lata zmieniamy, naprawdę bardzo dużymi rabatami w porównaniu do cen nowych urządzeń można w abonamencie wyrwać. Vodafone w większości miejsc w Polsce dobry zasięg, w Niemczech też, jest to drugi pod względem zasięgów dostawca sieci, także teraz jestem tutaj sobie właśnie w jakiejś wsi i mam 3 kreski z 4 i też można swobodnie, to pewnie większość z Was wie, używać takiego internetu bez ograniczeń do jakiejś ilości dni. Jeżeli chodzi o za granicami Niemiec, można właśnie w krajach Europy, tam chyba do tygodnia czy do ileś, bez ograniczeń z tego transferu danych korzystać. Także jest to duże ułatwienie, gdzie kiedyś to były czasy. Hej, tak to wygląda. Jednego maila już sprawdziłem, którego nie ma. Poza tym, a to jeszcze tu klient wysłał jedną, szybko zgram tamte 2 pliki. To jeszcze, a to wiadomość, to tylko ok, wyjaśnię, ustalę termin. I wchodzą wiele osób, wchodzi wtedy w dyskusję, zapytania jeszcze i tak dalej. A ja pytam konkretnie, kiedy w tym tygodniu możemy się umówić na termin, ale mam, nie mam, a jeszcze dosłać, a co jeszcze potrzebne i tak dalej. Tak to jest i czas schodzi. Ale dobrze, to mam załatwione. A patrzcie, jeszcze chciałem sobie przesłać jedną rzecz. Także moi kochani, gotowe. Jedziemy dalej. Przejeżdżając obok Dino, supermarketu, postanowiłem, że wstąpię na krótkie zakupy, takie ostatnie. Nie martwcie się, nie będę jadł tego wszystkiego, pomimo że aktualnie jestem na węglowodanach, nie będę jadł tego wszystkiego naraz, ale zaraz wam pokażę, co kupiłem, żeby nie było. Są tu też zdrowe produkty. Mówię, oba smakują dobrze, to wziąłem i jedno, i drugie, i ptasie, i alpejskie mleczko. Też ciekawe, że taki bezpośredni kurent dla ptasiego mleczka powstał w sumie taki popularny naprawdę, gdzie częściej widać, że ktoś po to sięga, to jest właśnie od Milki alpejskie mleczko. A Milka to, kochani, chyba jest niemiecka firma, a w Niemczech to też ciekawe. W ogóle tego produktu na niemieckim rynku nie ma. Tak, też taka ciekawostka. Chipsy, chciałem serowe, cheetosy, w Niemczech w ogóle są rzadkością. No ale ketchup, ser, ok. Zobaczymy. Jakieś takie już śmieciowo-śmieciowe z najtańszych, takie fromage. To też są takie smaki, których w Niemczech nie ma.
No ale mówiłem do równowagi, jest zdrowo, kochani, kupiłem sobie też butelkę wody. Woda dobrze w czasie, bo w sumie zorientowałem się, że mam tylko kolę, no a tak to słabo. I bułki, grahamki. Ostatnio obserwuję właśnie na YouTubie takiego gościa dietetyki, doktora, zaraz mu powiem. Michał Brzosek. On preferuje taki trochę zbilansowany. W sumie tyle się nasłuchałem tych niskowęglowodanowych, redukujących i tak dalej diet, że jak już jest zbilansowany, to trochę aż mam taką niepewność czuję. W każdym razie mówił, że bułka, grahamka jest spoko wyborem, jeżeli chodzi o w ogóle pieczywo, i ono jest takie dosyć jasne, także dosyć dobrze smakuje. Też, co ciekawe, w Niemczech tego nie mogłem znaleźć, co w ogóle ciekawe, jeszcze bardziej się dowiedziałem, że w ogóle jakby ta nazwa grahamka pochodzi od nazwiska gościa, który wymyślił jakby sposób mielenia tych ziaren czy tego zboża w taki sposób, dlatego taki efekt dodaje. W Niemczech patrzyłem, nie ma tego, tutaj pierwszy lepszy, widzicie, sklepik, market taki średni, mały, i już taka bułka jest, także spoko. I jedziemy dalej, bo zatrzymywać się potem fajnie idzie trasa, ale przed takimi przerwami można dużo, 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 dużo czasu stracić, także lecimy. Teraz wam pokażę zdjęcie, jak tutaj wygląda montaż kamery. I nie jest to łatwe. A tym bardziej na zasadzie jeszcze też kwestia właśnie jazda samochodem, tak? Żeby to wszystko było w ramach bezpieczeństwa, a nie gdzieś tam z jakimś selfie stickiem podczas jazdy śmigając. I właśnie, żebyście mogli z jednej strony teraz zobaczyć, ile to kosztuje pracy, ale z drugiej strony bardzo doceniam to, ile was już jest i jak wspieracie, i jak aktywną w ogóle społecznością jesteście, komentujecie, odzywacie się, dzwonicie, jak wiele osób z was robi termin i tak dalej. Chcę wam też za to podziękować, czyli to działa w obie strony. A w ten sposób chcę wam między innymi podziękować, że zorganizowałem dla was losowanie wiosenne do kancelarii, w którym możecie zgarnąć nagrody, między innymi gotówkę, ale też różne nagrody, w których ich pula łącznie jest o wartości blisko 1500 euro. Także zapraszam was teraz do nagrania, gdzie wiecie, jak możecie to zrobić. Hej, witajcie kochani, mam dla was coś bardzo ważnego do przekazania. Dla subskrybentów kanału i osób, które followują nas na Instagramie, mamy do rozdania 5 razy po 100 euro. Tak, dobrze słyszycie. Poza tym jeden pakiet doskonalenia technik jazdy w ADAC. Jest to całe godzinne szkolenie z jazdą na torze poślizgowym, z jazdą w kółko, trenując i dowiadując się, kiedy wasze auto na przykład wypada z zakrętu, i wiele, wiele więcej, jak droga hamowania, policja za kierownicą. Świetne szkolenie, sam w nim brałem udział. Kolejna nagroda, moi kochani, to jest detailerskie czyszczenie wnętrza, zewnętrza twojego samochodu przez Auto Detailing Adam. Tutaj zapraszam cię do odcinka, w którym właśnie możesz zobaczyć, jak Adam odpisował między innymi jakiś czas temu mojego Lexusa. A całe pakiet czyszczenia od Adama jest o wartości 300 euro. Kolejna nagroda to jest mentoring językowy z języka niemieckiego u mojej żony, znanej z profilu Aga po niemiecku Gada. I na ten profil was zapraszam, żebyście mogli się dowiedzieć, jaka wartość was tam czeka. Kolejna nagroda, którą mam dla was, to jest godzinna konsultacja u mnie ze mną bezpośrednio 1:1 o wartości 266 euro i 10 centów z zakresu właśnie konsultacji biznesowych. No ale co, jeżeli nie masz zamiaru otwierać firmy i takiej nie posiadasz? No to możemy w tym czasie odbyć analizę twojej sytuacji finansowej, zaplanować cele, może chcesz zarabiać na nieruchomościach lub robić co innego, także jest to bezpłatna godzina konsultacji u mnie. No i teraz się pewnie zastanawiasz, co trzeba zrobić, żeby móc wziąć udział w losowaniu tych świetnych nagród. Moi kochani, wystarczy w sumie 3 rzeczy. Pierwsze to być followować nas na Instagramie, drugie subskrybować nasz kanał na YouTubie i trzecie to przenieść do nas swoje ubezpieczenie Privathaftpflichtversicherung i Unfallversicherung, czyli prywatne ubezpieczenie OC i ubezpieczenie wypadkowe. I to wystarczy. I już bierzesz udział w losowaniu. Moi kochani, terminy, bo czas terminów, które będą się specjalnie pod to losowanie nagród odbywały, jest to od 14 do 31 maja, czyli pół miesiąca tak naprawdę, jeszcze dobre, solidne. A 2 czerwca będzie losowanie wśród osób, które właśnie dostaną do losowania. Każda osoba, która weźmie u nas właśnie udział w terminie na przeniesienie tych ubezpieczeń, automatycznie zakwalifikuje się do losowania. No i potem wielkie losowanie 2 czerwca, także życzę powodzenia, piszcie do nas. Tu możecie się odzywać telefonicznie, mailowo, hasło, które musicie dodać, dzwoniąc do nas albo pisząc, że chcecie termin właśnie z udziałem w tym losowaniu, ponieważ nie jest to
dla nas, dla naszych osób, które się do nas losowo odzywają i nie podają tego hasła, nie biorą udział, ich termin nie liczy się, ich przeniesienie ubezpieczenia nie liczy się do tego losowania, też to jest tylko i wyłącznie dla naszych właśnie obserwatorów, ponieważ chcę się Wam się odwdzięczyć i właśnie wynagrodzić to, że oglądacie, bierzecie udział, jesteście tak aktywni, zainteresowani, zadajecie dużo pytań, no i dzięki Wam możemy się rozwijać, także w ten sposób chcę powiedzieć po prostu dziękuję, dając Wam szansę wzięcia udziału właśnie w losowaniu tych świetnych nagród, także pisząc do nas, dzwoniąc, umawiając się na ten termin, na przeniesienie tych ubezpieczeń, to pamiętajcie, żeby dać hasło właśnie wiosenne losowanie do kancelarii. Kochani, teraz jedziemy zatankować, a potem do KFC. Z racji, że czas się niemiłosiernie wydłuża przy każdym postoju, ten czas, nie wiem jak to się dzieje, to jest jakaś matematyka chyba rozszerzona, że jak mam wrażenie, że zatrzymałem się na 10 minut, mam ponad pół godziny dłużej drogi. Możliwe, że tak się zmienia też sytuacja na drodze. Wpadłem do KFC uznawanym przeze mnie z jednym z takich, powiedzmy, zdrowszej alternatywy, jeżeli chodzi o fast foody. Pada mi bateria w aparacie, także pierwsze co, szybko szukałem kontaktu, gdzie mogę trochę podładować. No i złożyłem zamówienie. Tak, wiem, schodzi mi na tym przy tym dosyć długo. Z reguły mam jakieś specjalne zamówienia. Chcę też z reguły poznać szerzej ofertę, żeby wiedzieć, czy na pewno wybrałem to, na co mam ochotę i też w jakiejś dalszej konstelacji, żeby się nie okazało, że kupiłem jakiś kubek, z którego nie będę zadowolony, wydam dużo pieniędzy, a na końcu będzie mi czegoś brakowało, ale okej, zamówienie też już złożone. Czekałem na realizację bardzo krótko, nie było dużo osób. No i muszę Wam powiedzieć, że KFC w Polsce, no muszę powiedzieć, że smakuje dużo, dużo lepiej. To mięso jest jakieś delikatniejsze, całość ma taki smak dużo świeższy niż to, co jest w Niemczech. Także to duży plus dla Polski. W ogóle w Polsce KFC chyba jest bardziej popularne. Lecę do auta i będę jadł już po drodze. Jeszcze tylko krótko zamontuję sobie kamerę i możemy ruszać. W całej wyprawie towarzyszy księgowość do firmowych celów. Takie to jest życie przedsiębiorcy, także nie dajcie sobie mówić, że jest tylko łatwe, piękne i przyjemne. Chociaż no, dużo przyjemniej jest się taki posiłek, który wiadomo, że można odliczyć od podatku, ponieważ jest to po części filmowe. Ogólnie nie jestem często w tego typu restauracjach. Ogólnie mają mnóstwo różnych zestawów. Nie wiem, jak byłem dzieckiem, miałem wrażenie, że to było dużo łatwiejsze. Ten kubek czy ten, ciach, w tym są frytki, tu tak, gotowe. Nie wiem. Może dlatego, że nie potrzebuję na ceny. Tylko rodzica. Także po prostu było też to o tyle prostsze. Ale teraz no, dochodzę właśnie do wniosku, a frytki to mi niepotrzebne, bo to tylko się zapcham. Do tego tylko kurczaka, frytek nie potrzebuję, napoju nie potrzebuję, napoju mam. No i tak oto ten czas sprawdzenia, zweryfikowania takiego menu schodzi. Jedziemy i będę sobie też po drodze jadł, żeby już tego czasu, bo to zawsze dodatkowo zeszłoby z 10, 15, 20 minut, nie marnować. No i jedziemy, już mamy na autostradę, także zapraszam Was na dalszą część drogi. A piszcie w komentarzach, jak często jeździcie do Polski i ile Wam to schodzi, ponieważ dla mnie to jest oczywiste, że to jest taka wyprawa plus minus całodzienna. Natomiast wiele z Was, im więcej osób z Was poznaje, ktoś tam mieszka przy niedaleko tak granicy, nawet wśród tych osób, które mieszkają w ogóle, no naszych takich klientów lokalnych, którzy tam w okolicach Frankfurtu mieszkają, no to jak ktoś już od granicy mieszka tam, nie wiem, 100-200 km czy 300, no to już jest taka po prostu, no półdzienna, półdniowa wyprawa, a ja jestem z Bydgoszczy, a teraz jechałem do Was z Bochni, także w jednym drugim przypadku jest to blisko lub ponad, Bydgoszcz jest 800 bodajże z hakiem, Bochnia, okolica Krakowa, ponad 1000, także jest taka solidna, dzienna, całodniowa wyprawa, zależnie od ruchu i tak dalej, można nawet potrwać to częściowo dłużej. Dajcie znać, jak daleko Wy macie i jak często idziecie do Polski i czy robicie to chętnie. Napiszcie w komentarzu, proszę, te trzy właśnie informacje, jak jest możliwość, to też latamy, ale teraz jechaliśmy z psem młodym i tak dalej, także nie było tej możliwości. Aga z dziećmi została, z dzieckiem, z dziećmi, naszym psem i Oli została, a ja wracam teraz właśnie do domu, bo będę miał tydzień intensywny, będę właśnie dla Was bardzo dużo nagrywał w związku z tą losowaniem właśnie tą loterią. Nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby po prostu zrobić sobie teraz tydzień urlopu, a wiadomo, można coś nagrać, ale nie są też te same warunki. Widzieliście też, zapraszam Was do tego odcinka, czyli ile zapłacić trzeba podatku na właśnie Bitcoin, tudzież kryptowaluty w Niemczech, jak to wygląda, ta kwestia opodatkowania, czy ile z tego zysku muszę oddać, a tymczasem jadę i nagrywam dla Was dalsze bardzo ciekawe tematy. Też oczywiście w komentarzach, jak macie ochotę, to zostawcie, mamy akurat bardzo dużo materiałów, ale dajcie znać, zostawcie, co chcielibyście zobaczyć, jakie macie pytania tutaj, albo co chcielibyście zobaczyć. To tyle i pod tego typu formą, no to jest forma vloga, dochodzę bardziej do wniosku, że nie powinienem Wam robić tego, czyli nie powinienem tego mieszać w jednym kanale. Tak więc dajcie znać, czy chcielibyście ogólnie częściej widzieć vloga, to założę do tego osobny kanał. No, o temacie po prostu
Życie w Niemczech, Krystian Madej, Życie w Niemczech na przykład. I tam będę stickrzył takie codzienne rzeczy. Wiem, że już vloga prowadziłem i wam się dosyć podobało to. Nie będzie to też na pewno równolegle odcinek merytoryczny i vlog i tak co tydzień, ale żeby wrzucać te vlogi po prostu, jak już go nagrywam, to jakiś czas na inny kanał osobny, żeby tego tutaj nie mieszać, właśnie wszystko na jednym, bo to nie wiadomo, czy tu oczekiwać wiedzy, czy trochę lifestyle'u, czy trochę vloga, czy trochę motoryzacyjnej, czy finansowej i tak dalej. Także będzie dobrym pomysłem rozdzielenie tego, żeby każdy wiedział, co ogląda. Także dajcie znać, czy chcielibyście też częściej, więcej, no to rozdzielę to na drugi kanał. A jeżeli nie, no to tam ten raz na ten miesiąc, dwa, trzy miesiące, raz na taki sporadyczny, spontaniczny, będę wam to wrzucał tutaj. A tymczasem mijam kolejne godzino, w którym już przedtem byłem. Na szczęście nie jest to ten sam, czyli to znak, że jedziemy do przodu. Krótki właśnie checkpoint, czyli ile mówiłem, jak ruszałem, miałem około 19.30, że będę na miejscu. Już wskoczyła godzina 21, czyli półtorej godziny tak naprawdę opóźnienie. No nie opóźnienie, po prostu półtorej godziny schodzi już trasa dłużej. Widzimy się potem. Także kochani, teraz sobie trochę stoję w korku, ale muszę wam powiedzieć, że właśnie w Zgorzelcu, tudzież już w Görlitz, no bo po niemieckiej stronie tego miasta, że jest to urokliwe miasto. No tyle razy, czasami nie wiem, no zdarzało się minus 2, 3, 4 razy do roku jeździć Polska-Niemcy i nigdy nie miałem okazji być w tym mieście. I teraz przejeżdżając nim, wygląda wam, powiem, że jak niektóre z na przykład polskich miast, dużo kamienic, dużo jakichś kocich łbów, dużo jakichś zamków i tak dalej, ale w bardzo fajny sposób utrzymany, zarówno po tej stronie polskiej, jak i po niemieckiej. I bardzo mi się tu podoba. Sądzę, że po prostu prędzej czy później posadzę to miasto na listę celów turystycznych, ponieważ tutaj, z tego co się domyślam, jest dużo do zwiedzenia różnych pewnie zamków czy innych miejsc, także bardzo ładnie, klimatycznie i uroczo. Także polecam wam też tutaj zajrzeć. Na teraz tutaj mrchę w korku, w międzyczasie, tak jak widzieliście, zjadłem, wypiłem moją kawę, bo nie lubię gorącej kawy, także ją sobie też wziąłem zdecydowanie dużo wcześniej. Kawy też nie piję do jedzenia, ani zaraz po, tylko chwilę po jedzeniu, także była już taka lekkoletnia, taka idealna. I jadę, stoję w korku, trochę właśnie tymi takimi uliczkami tutaj, takimi wiejskimi, pobocznymi jechałem, przekroczyłem granicę, też w bardzo uroczym miejscu. Też nigdy nie zdawałem sobie sprawy nawet, że jest taka mało komercyjna granica tutaj. Tam stały tylko takie dwa kontenery policji. Tam akurat zacząłem na baterię w kamerze, że padła. Zacząłem nagrywać, przejeżdżając przez granicę, no i padła, dlatego teraz właśnie nagrywam z telefonu. No i teraz właśnie jadę, stoję, no jedne światła, drugie światła, widać, że tutaj no jakaś tam część w ogóle ruchu podąża tą samą drogą, co ja, już znane tutaj widziane, spotkane przeze mnie samochody. Także więcej osób pewnie tak to objeżdża z Google Maps. Google Maps pewnie proponuje ten sam objazd większej ilości osób i taką oto kolumną tutaj podążamy. Także jadę. Nawigacja dalej pokazuje tą samą godzinę, także jedziemy, już nie przewiduję jakichś zatrzymań większych. Jedyne, z czego jestem bardzo zadowolony, to jest, moi drodzy, spalanie. Bo tak niskiego spalania, jakie jest teraz na poziomie 6,5 litra, praktycznie nie mam nigdy. Jest w tym aucie dosyć duży silnik spalinowy, 2,5 litra. I z tego powodu jazda w jakimś mieszanym trybie lub na autostradzie, no powoduje, że to auto głównie jedzie na silniku spalinowym. No i 2,5 litra to nie jest silnik jakiś mega oszczędny. Dlatego to spalanie jest normalnie z reguły około 8 litrów, plus minus. No a takiego dużego SUV-a to jest i tak spalanie, które wiadomo, jak się puszcza gaz i tak dalej, także on się też regeneruje. Odzyskuje tak zwana rekuperacja, ma miejsce, odzyskuje trochę energii, potem trochę jedzie na elektrycznym i tak dalej. Nie da się cały czas, permanentnie całej trasy, nawet jak jedziemy autostradą, przejechać, nie wiem, 140 i tyle. Także to jest zawsze trochę taki tryb, co się zjedzie to na stację, to spalanie gdzieś tam się uśrednia zawsze. I tak samo to wygląda tutaj. No i tylko zależnie, czy jadę tak w trasę 120 spokojnie, no to spalanie jest w tych dolnych okolicach tych 8 litrów, a jeżeli no bardziej dynamicznie, nie wiem, wykorzystuję brak ograniczeń niemieckich autostrad, no to wtedy to spalanie spokojnie 8,8 dochodzi, 9 może nawet, jak jest dużo pod górkę i tak dalej. Także no jedyną zaletą tych korków, objazdów, no to jest 2 litry na 100 km zaoszczędzone na spalaniu, co oczywiście zaraz, mam nadzieję,
że na niemieckiej autostradzie zaraz nadrobię. I mam nadzieję, że zaraz wskakujemy na jakąś autostradę. Właśnie też przy granicy to był jakiś większy korek, pokazywało ponad 20 minut, dlatego teraz w ogóle tutaj cały ten objazd, bo tym objazdem zaoszczędziliśmy i tak 15 minut. Chyba na tych światłach już przejadę, także widzimy się potem. Właśnie pękły 3 godziny, czyli szedłem poniżej 3 godzin. Godzina zjechała też, godzina przyjazdu też zeszła na poniżej 21, także jak widać jakieś 15, nie pamiętam ile było dokładnie, chyba 20 minut, coś takiego. Nadrobiłem w międzyczasie. Droga jest fajna, szeroka, słoneczna. Z jednej strony wiadomo, jak jest klima w aucie, to nie ma z tym problemu, ale jest jeden aspekt, z którym nie da się nic zrobić, mianowicie wpadające do środka słońce i ono dosyć mocno grzeje. Ale poza tym jedzie się dobrze. Częściowo potrzebują okulary słoneczne, przeciwsłoneczne. O, w takim tunelu. To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo bardzo fajnie jeździć w takim tunelu. Natomiast jedna wada jest takiego podróżowania w tym tunelu, to jest ograniczenie prędkości. Bo przynajmniej w Niemczech, z tego co kojarzę, to zawsze jest 80 na godzinę. No i wiadomo, że 80 na godzinę zamiast tam, nie wiem, powiedzmy nawet 120-130, mówiąc o takiej jakiejś spokojnej jeździe, no to jest dużo, dużo wolniej. Ale jedzie się komfortowo, dosyć spokojny ruch jest. Planowałem wstępnie wyjeżdżać wczoraj, znaczy właśnie wahałem się między wczoraj a dzisiaj, czyli niedziela, a poniedziałek. Natomiast wczoraj prawdopodobnie, że też było zakończenie takiego tutaj dłuższego weekendu, byłby pewnie większy ruch niż teraz dzisiaj w taki no, dzień roboczy, dzień powszedni, czyli poniedziałek. Jedna kwestia, jaka jeszcze mi towarzyszy, to to, że zasięgu mam raptem niecałe 50 km więcej niż kilometrów przez nawigację pokazywane do przejechania. Czy mam zapasu zasięgu około 50 km, gdzie no to różnie wypada. Ogólnie ten zasięg się skraca nieproporcjonalnie, no bo komputer robi, no widocznie na to jest na tyle niedokładne, że te szacunki z reguły też oczywiście zależy od trasy, czy jadę szybciej, wolniej i tak dalej, no ale z racji, że jadę sam, to mogę dosyć przewidywalnie jechać, jadę tak sobie spokojnie 130, czasami jak trzeba gdzieś coś wyprzedzić, to przyspieszam sobie do 140 i raczej ten zasięg utrzymuje się, czyli ten bufor 50 km się utrzymuje. Co to oznacza? No to oznacza, że przede wszystkim czas dodatkowy. Musiałem się zatrzymać na jakiejś stacji. Wiadomo, jakie są ceny przy autostradzie, dlatego zawsze z reguły, jak już wiem, że będę musiał tankować, to patrzę jakąś stację poza bezpośrednio autostradą, czy to jest Polska, czy Niemcy. Ewentualnie, jak mam już kawałek do domu, czy coś, to czy do granicy, wracając z Niemiec do Polski i tak dalej, to ewentualnie tam dotankowuję za jakąś kwotę małą na stricte na autostradzie, żeby faktycznie nie marnować czasu, tam za 20 euro na przykład tankuję. Jeżeli wiem, że po przekroczeniu i tak granicy na przykład chcę zatankować do fulla, tutaj wygląda to dobrze, że nie musiałbym dotankowywać, główka pracuje. Wpadłem na pomysł, tudzież wymyśliłem, czemu to spalanie jest stosunkowo też prawdopodobnie takie niskie dzisiaj. No to, że jadę sam, no bo znowu jak jadę, jedziemy wszyscy załadowani, mamy i więcej bagaży, bo każdy z nas ma po walizce, czy na każdego z nas i Aga, i ja, Oli, potem z tym jedzie Simba, pies nasz, wózek, poza tym jeszcze jakieś dodatkowe torby pojedyncze są z jakimiś tam prezentami, rzeczami, posiłkami i tak dalej. A teraz jadę, jak widzieliście, zresztą z pustym bagażnikiem. Jedziemy dalej, zobaczymy, czy starczy mi zasięgu, czy już pierwsze tankowanie będę mógł zrobić u nas w mieście poza autostradą, czy będę musiał jeszcze dotankowywać. Jeszcze i tak się zastanawiam z tym zatrzymywaniem, no wielki ukłon w stronę kierowców ciężarówek. Nie jest to łatwa praca, można powiedzieć, że stosunkowo monotonna, a przy tym wszystkim najważniejsze jest to, żeby nie tracić tej czujności, bo jest to też bardzo niebezpieczne, bo tutaj mały stopień, czy lekkie zgubienie tej czujności może kosztować życie, stłuczki, wiele samochodów i tak dalej. Także to jest naprawdę szacun. Wiem, że te auto już prawie same jeżdżą. Też tak to wygląda, że no jakby no ręce spoczywają na kierownicy, asystent pasa trzyma ją, aktywny tempomat przyhamowuje je przy jakichś autach, tak, potem one odjeżdżają, zmieniają pas, auto już samo przyspiesza do ustawionej prędkości i tak dalej. Także to jest i tak bardzo komfortowe. Co znowu pytanie, jeszcze bardziej rozleniwia, czy ułatwia? Od momentu wprowadzenia tych asystentów nie ma jakichś horrendalnych ilości wypadków z tego powodu, także sądzę, że jednak w sumie ułatwia, pomimo że no
są takie domysły, czy zarzuca się też tym asystentom, że rozleniwiają, co powoduje mniej uwagi i tak dalej. Ale w efekcie końcowym chyba więcej razy jest tak, że ta nieuwaga, którą właśnie, czy jakieś sytuacje, które nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ich błyskawiczna reakcja więcej pomaga niż szkodzi. Autohof. Jakby czasami ktoś z Was nie kojarzył, gdzie czasami na autostradzie, chociaż z reguły wszystko jest oznakowane, że jest to stacja benzynowa, że jest to tam restauracja, to i tamto, ale czasami jest po prostu hasło autohof. No to jest takie, powiedzmy, MOP w Polsce chyba. MOP to się nazywa? Takie zjazdy po prostu. Takie podwórko dla aut, czyli po prostu z reguły tam najczęściej tam nie ma nic, tylko jest jakiś duży parking i ubikacja. Natomiast ten autohof akurat jest trochę inny. O, ale super. Zobaczcie, co to jest. Kto z Was z Polski kojarzy, co to jest Simpson? Tutaj zjazd jakiś właśnie miłośników. Najlepsze, że to właśnie na te rejestracje, jak widzicie, takie rejestracje, to są one tylko i wyłącznie z ubezpieczenia. To te pojazdy, tudzież skutery, nie muszą być w ogóle rejestrowane w Wydziale Komunikacji, tylko są i wyłącznie ubezpieczone i mają raz na rok się takie tabliczki wykupuje na kolejny rok i to wszystko. I to jest ubezpieczenie tylko OC. Tam można sobie to rozszerzyć pewnie o danym pakiecie, o jakiś tam autokasko czy coś takiego. Po co jest to OC? Także, tak jak Wam mówiłem, stwierdziłem, że robię krótką przerwę, załatwię i ubikację, i właśnie wezmę sobie jakąś kawę, to jeszcze będę właśnie miał do ciasteczka, jakie przygotowała mi mamusia, kochana teściowa, która specjalnie wczoraj piekła, właśnie wieczorem mówi, a będziesz miał, jak jedzie węglowodany, nie musisz kupować jakichś przetworzonych rzeczy. I no i po prostu jeszcze się właśnie, bo mam tam trochę powyżej 2 godzin do domu, także załatwię te dwie rzeczy i widzimy się zaraz z powrotem na trasie. Wie? Ja. Ja, danke. Uwaga, tak będzie wyglądało moje picie kawy. To jest pewnie za gorąco. Okej, ujdzie. Dobra, ujdzie. A tutaj mam właśnie ciasto o nazwie Piegusek. Jest to jakieś takie ciasto biszkoptowe z makiem. Także bardzo dobre. Wilgotne. Dobre smaku. Zobaczcie, co się stało. Tu jeszcze kawałek. Ale na szczęście wszystko w całości. Te okuchy tutaj muszę wytrzepać. Super, że w piątek dawałem... Oje, znowu chciałbym zahaczył auto do wnętrza, do czyszczenia. Super. Za gorąca ta kawa, fuck. Jedziemy, bo szkoda czasu. Właśnie pękły w międzyczasie 2 godziny. Mam już poniżej 2 godzin do domu. Fajna droga. O, trochę chyba się robi pochmurniej, co sprawi, że będzie trochę przyjemniej, świeższe powietrze. Fajna trasa, naprawdę mały ruch. Kilka zwężeń drogi po drodze w Niemczech do tej pory. Okej, dobra, chyba cofam. Nie no, słońce już raczej ku zachodowi się zbliża, także spoko. Ja też za, nawet chciałem powiedzieć pół godziny, za 15 minut mam meeting, bo nasz polski team Ergo właśnie ma co poniedziałek o godzinie 19.30 meeting, czyli spotkanie, wideokonferencje. No i wszyscy z naszego polskojęzycznego teamu tutaj w Niemczech bierzemy w nim udział, gdzie dowiadujemy się z jednej strony nowych rzeczy, uczymy nowych rzeczy, podstaw, potem aktualizujemy wiedzę. Na Instagramie właśnie możecie zobaczyć relacje z takiego dnia szkolenia. Z reguły ma to miejsce w poniedziałek 19.30, trwa godzinę na Zoomie. Wyjątkowo wracamy pomału po pandemii, po tym wszystkim do takich, bo wcześniej te meetingi zawsze miały miejsce stacjonarnie, aktualnie będą one wracały częściowo, czasami w takich
hybrydowych, czyli będą się odbywały jednocześnie na Zoomie przez internet i równocześnie stacjonarnie dla osób, które mogą właśnie przyjechać, ponieważ te osoby do teamu polskojęzycznego, które szukamy, jeszcze notabene w tym półroczu. Na tą chwilę szukamy jeszcze do naszego polskojęzycznego teamu 15 osób. Dobrze słyszycie? Szybko przeszła faza wdrażania, a kilka osób też po prostu nie będzie i nie działa też już. Dlatego jest kilka, z tego tu się kilka nowych miejsc zwolniło, także to jest nowe ogłoszenie. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, o co chodzi, zapraszam tutaj do tego odcinka, tutaj go Wam podlinkuję i tu możecie zobaczyć, jak wygląda praca w naszym polskojęzycznym teamie Ergo. A w opisie tego filmu jest link do ankiety, z której, w której możecie się zgłaszać, żeby zacząć właśnie, czy chcecie do, czy jesteście, macie predyspozycję i widzicie się właśnie w roli pracownika polskiego zespołu, czy właśnie w roli liderskiej, tudzież rekrutera. To w takiej sytuacji możecie się tam zgłaszać w tej ankiecie. No i jeżeli Wasz profil będzie odpowiadał, to się do Was będziemy odzywać. A tymczasem ja pomału kończę. Będę się łączył z telefonu, kliknę sobie ciach i będę już brał udział. Tak, to można niezależnie, czy się jest w trasie, czy się siedzi w domu, czy się ma czas jechać do biura we Frankfurcie. Można wziąć udział w meetingu. Jeszcze na koniec stwierdziłem, że pojadę raz na myjnię, ponieważ przez szybę przednią już było mało co widać. Nie znęcam się nad zwierzętami normalnie, ale tyle much po drodze, które się na nich rozbiło i rozpryskanej krwi. Nie dało się już prawie jechać. Najgorzej wyglądała szyba, no ale cała reszta, front i tak dalej też. Także zacznij, że auto już się ochłodziło, bo na rozgrzany lakier nie jest dobrym rozwiązaniem taka myjnia. Ogólnie taka myjnia nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale jednak jaka była jeszcze otwarta, a już jutro ruszę, 10:00. Jestem w biurze i tak dalej, jest rana, a i tak będę musiał jeszcze zdankować. To pomyślałem, że od razu wpadnę po drodze na myjnię i... Ach, tu mi na nogę psika z boksa obok pistoletem z ciśnieniem ktoś. Przez przypadek. Prawdopodobnie. No i auto się teraz jeszcze myje, także doprowadzę do stanu używalności i wracam do domu mi zostało, nie wiem, chyba niecałe 20 minut czy coś takiego, także zaraz jestem w domu, dojechałem i tak oto wyglądał mój dzień. Pełen przygód, właśnie też w międzyczasie skończył się meeting, jak to jechałem na stację i właśnie zastanowiłem się, czemu nie zatankowałem. No ale już nie myślałem o tym. Poza tym mam jeszcze tyle paliwa, żeby do biura dojechać, pewnie z powrotem do domu, także w sumie jutro, także w międzyczasie pewnie w drodze albo wracając z biura potem sobie zatankuję, także spoko. A teraz jeszcze właśnie mój joker, as w rękawie, czyli bułka, którą sobie zrobiłem sam na drogę, którą to moja żona właśnie rano zakupiła dla mnie, a ja ją sobie potem przyrządziłem i tyle. I będę oglądał, jak się auto tutaj myje. Mykaj, no i tymi słowami życzę Wam wszystkiego dobrego do następnego odcinka, bo tak się żyje w Niemczech. Następny film za 3, 2, 1.